doświadczyliśmy w tym, na początku, jak bardzo ludzie potrzebują lokalnej informacji. Ta gazeta się rozchodziła błyskawicznie. Ludzie ją kupowali, może nie było kolorowych zdjęć, do tej pory nie ma. To jednak ludzie znajdowali tam coś, czego nie znajdowali i do tej pory nie znajdują ani w telewizji, ani w radiu, ani nawet w wojewódzkich gazetach. Polska jest krajem cały czas bardzo scentralizowanym, co jest wielkim minusem, ale akurat ten minus bardzo pomaga prasie lokalnej, bo wchodzimy w lukę, której nikt nie wypełnia. Jestem szefem redakcji i jednym z trzech współwłaścicieli, ale ci wszyscy współwłaściciele to są tutaj. Ten kolega, który drukuje, jest też jednym z nich, także nie mamy żadnych na zewnątrz właścicieli, którzy by nam coś kazali robić czy zakazywali. O pieniądzach wtedy nikt nie myślał w 1989-90. W ogóle nie wyobrażałem sobie, że będzie można z tego żyć. To był taki czas gorący, kiedy zmienił się ustrój. Zbliżały się pierwsze demokratyczne wybory komunalne. Taki oddolny powstawał ruch obywatelski, komitety obywatelskie w całej Polsce, również w Chojnie, które wysuwały swoich kandydatów na radnych i zaczęły wydawać swoje gazety. Tak samo było i z nami, tak zaczynaliśmy. W całej Polsce trudno byłoby znaleźć miasteczko, gdzie by nie powstawała taka mała gazeta, ale zdecydowana większość upadła, no my zostaliśmy. W Chojnie? W sumie tak. Jest jeszcze w Gryfinie, to jest ten sam powiat, bo powiat gryfiński jest bardzo duży, jeden z największych w Polsce. Natomiast taką gazetą, która zajmuje się całą okolicą, nie tylko miastem, no i też regionem po niemieckiej stronie, no to w zasadzie tylko my jesteśmy. Nigdy nie ma jakichś takich bezpośrednich dowodów na to, ale pośrednio, no cóż, jesteśmy gazetą, jesteśmy medium i pewnie rządzą tym takie ogólne prawa jak wszędzie. Zdarza się, że przychodzą i dzwonią konkretni ludzie i dziękują nam za to, co piszemy o Niemcach. Mówią, że to jest zupełnie coś innego niż to, czego uczyli się w szkole. Pomaga nam bardzo to, że działamy tutaj, w miejscu przy granicy, gdzie jest bardzo duży pluralizm gospodarczy też. Jest bardzo dużo firm, bardzo dużo biznesmenów. Nie jesteśmy skazani na monopol jakiegoś wielkiego ogłoszeniodawcy. I tak samo ten powiat obejmuje aż 9 gmin. Nie jesteśmy skazani na ogłoszenia z jednej gminy. To bardzo pomaga zachować niezależność, bo nie musimy się rzeczywiście wiązać ani uzależniać od nikogo. Fajnie, nie ma muzeum i ludzie często przynoszą właśnie do redakcji różne stare rzeczy.
przedwojenne, które znajdują na przykład w czasie remontu domu. Bardzo często są to stare gazety z lat 30., 20., nawet z początku XX wieku. Są znajdowane przez ludzi na strychu. Te gazety służyły do uszczelniania okien, parapetów, służyły jako materiał izolacyjny, dlatego tak wyglądają. Staramy się, żeby tej historii nie było za dużo, bo czasami wiemy, że poświęcamy jej może zbyt dużo czasu, ale to z tego powodu, że ja sam jestem bardzo zafascynowany lokalną historią, mimo że nie jestem zawodowym historykiem. Jeszcze chciałem powiedzieć o tym zainteresowaniu zwykłych ludzi historią, niemiecką historią. To się przejawia także w tym, że ludzie starzy bądź gimnazjaliści wycinają sobie i kompletują te teksty o niemieckiej historii. Tak jest na przykład, ostatnio mieliśmy taki cykl na podstawie XVIII-wiecznej historii, kroniki miasta. Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie, większe niż jakieś oficjalne nagrody.